Na program zaprasza Telkap, dostawca usług w najnowocześniejszej technologii. Światłowód do mieszkania. Osoby, które planowały od początku września przesiąść się do pociągu czy SKM-ki, będą musiały jeszcze trochę poczekać. Ruch kolejowy na linii 447, Grodzisk Mazowiecki, Warszawa Zachodnia, który jest wstrzymany od blisko roku, nie zostanie wznowiony zgodnie z pierwotnymi założeniami. Kilka tygodni temu wykonawca wystąpił z wnioskiem do PKP PLK o przesunięcie terminu na 20 października. W konsekwencji przystąpiono do analizy faktycznego statusu prac w terenie. Wykonawca zobowiązał się, że te najważniejsze prace będą wykonane do 3 września. Prace, które umożliwią powrót pociągów na modernizowaną linię kolejową. Wraz z tym terminem rozpoczną się także odbiory infrastruktury oraz jazdy testowe. Pamiętajmy o tym, że jest to bardzo duża inwestycja, która wymaga tego od nas, abyśmy przeprowadzili odbiory techniczne tego, co zostało na nowo wybudowane oraz linię trzeba przetestować pod kątem przejazdów pociągów na niej. Natomiast przywrócenie rozkładowego ruchu pociągów planujemy na 24 września. Niestety od tego terminu nie będzie funkcjonował jeszcze przystanek w Pruszkowie. Tutaj prace spotkały się z przeszkodami, które wymagały zgody konserwatora zabytków. Roboty będą obejmowały remont peronu, wiaty, będą kontynuowane prace przy przebudowie przejścia podziemnego. Zakres prac został zmieniony ze względu, jak już powiedziałem, na przebudowę i konieczność rozbiórki wiaty oraz części klatki schodowej przy wejściu do tunelu w Pruszkowie. Prace postępują tak, aby w październiku ten przystanek został oddany do użytku pasażerów. Komunikacja zastępcza będzie kursować do 24 września. Później, alternatywnie, mieszkańcy Pruszkowa będą mogli skorzystać z nowo powstałego przystanku w pobliskim Parzniewie. W Parzniewie gotowy jest już nowy przystanek. Rozpoczyna się na nim budowa wiaty. Dodatkowo kontynuowane są prace w przejściu podziemnym, które zostało wybudowane pod linią kolejową po to, aby umożliwić wejście właśnie na ten wyspowy peron. Prace w Parzniewie postępują do przodu i od wznowienia ruchu pociągów, czyli 24 września, będą tam zatrzymywały się pociągi. Jak informuje inwestor, na przesunięcie terminu wznowienia ruchu na linii Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Zachodnia miało wpływ wiele czynników. Wykonawca natrafił na ponad 100 nieprzewidzianych kolizji w trakcie modernizacji. W konsekwencji musiał nadprogramowo przebudować niezidentyfikowane wcześniej sieci elektryczne, telekomunikacyjne i kanalizacyjne. Jak zapowiada PKP PLK, całość modernizacji wraz z tunelem, uruchomieniem przystanku w Pruszkowie, wykończeniem innych peronów i przejść podziemnych będzie gotowa w pierwszym kwartale 2019 roku.